Smutne wieści na temat śmierci muzyka związanego z legendarną brytyjską formacją The Kings przekazali muzycy na swoim oficjalnym fanpage'u. John Gosling, znakomity klawiszowiec zmarł w wieku 75 lat. Jak na razie nie są znane oficjalne przyczyny śmierci artysty. Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Johna Goslinga. Żonie i rodzinie Johna składamy kondolencje. Czytamy w social mediach. Koledzy zmarłego muzyka podzielili się wspomnieniami związanymi z członkiem Rokowej Kapeli. Wyrazy współczucia dla jego żony Teresy i rodziny. Spoczywaj w pokoju, drogi Johnie, przekazał wokalista i autor tekstów słynnego zespołu, Ray Davies. Jestem przerażony odejściem Johna Goslinga. Był naszym przyjacielem i współtwórcą sukcesu The Kings. Wyrazy głębokiego współczucia dla żony i rodziny. Zawsze będę trzymał w sercu głębokie uczucie i miłość do niego. Wielki muzyk i wspaniały człowiek, dodał gitarzysta Dave Davis. Dziś straciliśmy drogiego przyjaciela i kolegę. Był wspaniałym muzykiem i miał fantastyczne poczucie humoru, co uczyniło go popularnym członkiem zespołu. Zostawia nam po sobie wiele szczęśliwych wspomnień, dodał Mikawory, wieloletni perkusista The Kings. John Gosling urodził się w 6 lutego 1948 roku w Paddington. Do Back dołączył w latach 70.. Przesłuchanie Goslinga do zespołu było jednocześnie sesją nagraniową do przeboju Lola, utworu, który trafił na dwa miejsce brytyjskiej listy najpopularniejszych singli. Muzyk dołączył do zespołu pięć lat po trasie koncertowej, która sprawiła. Że Amerykańska Federacja Muzyków w atmosferze skandalu zakazała The Kings występów na terenie Stanów Zjednoczonych przez okres czterech lat. W 1994 roku Gosling został współzałożycielem zespołu Cast of Kings, w skład którego wchodzili byli członkowie grupy Mikawory, Wory, Jim i John Daldon. Gosling pozostał w formacji aż do przejścia na emeryturę w 2008 roku. The Kings wykreowali mnóstwo ponadczasowych hitów. W tym m.in. innymi Reale Gotme, Sunny Afternoon i Tiretowy Viting Forum. Zobacz też, Ewa Kasprzyk, mąż zdradzał ją ze znajomą aktorki. Kim była? Katarzyna Sokołowska urodziła w wieku prawie 50 lat. Teraz otwiera się na późne macierzyństwo Marcin Hakiel i Dominika Skrotoszyna, już nie są parą. Była partnerka komentuje.